Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid Kubacki uśmiechnięty. Były momenty w ten weekend, szkoda, że to się nie poukładało w jakieś takie podium, które byłoby puentą. Pewnie też tak to czujesz. No szkoda, oczywiście, że szkoda, bo czułem, że powoli gdzieś się mogę dobijać do tego. No nie wyszło to do końca tak, jak bym chciał. W tej pierwszej serii trochę nie pofarciło z warunkami, bo mogło być troszeczkę lepiej. W drugiej no też minimalne błędy na progu, warunki też niespecjalne i tak się to poskładało, ale myślę, że mimo wszystko jest progres. Wylądowałem na szóstym miejscu, w próbnej pokazałem, że te skoki potrafią dawać też wygrane, więc no to jest dla mnie najistotniejsze, że tymi małymi kroczkami zbliżam się do tego dobrego skakania. Coraz lepiej to zaczynam czuć. No ale oczywiście to nie jest jeszcze aż taki poziom, tak fajnie to nie jest poukładane, żeby nawet przy gorszych warunkach dało się wygrywać. Ale mamy jeszcze trochę czasu do zimy. Szczególnie pierwsza seria, no mówię, wow, no to był taki Dawidowy skok porządny, bo tam jest energia, od razu nawet my to widzimy, czujemy. Jak taki skok musi być oddany, żeby to tak wyglądało? No to są właśnie takie no, niby niewielkie detale na progu, bo to o czym mówisz w pierwszej serii, to był taki właśnie całkiem fajny skok i było widać tą energię, nakręciło, leciało, mimo nawet nie do końca sprzyjających warunków, wylądowane też chyba w miarę ładnie. W drugiej serii było to taki dosłownie minimalny, pół centymetra, centymetr ruch tyłkiem na dół przed samym odbiciem. Za tym idzie, że ta góra jednak troszeczkę wyprzedza całe odbicie. No i już ta energia za progiem, zamiast iść płynnie w rotację, to idzie takie trochę tyk, tyk. I to wystarcza, żeby ci później brakowało tych 4-5 metrów na dole. Tyk, tyk. Takie te skoki narciarskie proste, proszę pana. Tak to wygląda, naprawdę. To są takie drobnostki, które później no, robią dużą różnicę na dole, bo to takie tyk-tyk, które trwa tam może pół sekundy, ale przez te pół sekundy masz dużo większą powierzchnię czołową, zwalniasz i tej prędkości ci brakuje po prostu na dole, żeby odlecieć. Jakoś tak mi się kojarzy, że na zawody bardzo się mobilizujesz i to wygląda nawet lepiej niż w ostatnim mikrocyklu treningowym. Teraz znowu tak było? Wydaje mi się, że tak, bo tutaj te skoki na... Szczególnie dzisiaj, próbna i ten z pierwszej serii konkursowej, to były takie chyba najlepsze skoki, jakie oddałem tego lata. Czy po wygraniu serii próbnej taki doświadczony zawodnik jeszcze się gdzieś tak lekko, kolokwialnie podpala, czy nie? Nie, no to jest kwestia, no, robisz tak naprawdę takie samo przygotowanie do skoku i tutaj nie ma co zmieniać. Można by się było oczywiście złapać w tą pułapkę, zresztą wielokrotnie mi się to udawało, że skoro było już tak fajnie, to a może jeszcze troszkę lepiej i coś poprawiać. Tylko, że jak się trochę za dużo chce poprawiać, no to wtedy niestety całość się rozwala. Tutaj tego nie miałem w planie, bo tak naprawdę to były pierwsze tego typu skoki w tym okresie przygotowawczym. Tutaj właśnie i wczoraj i dzisiaj. Dzisiaj jeszcze troszkę lepsze, więc próba dodawania czegoś więcej już dzisiaj po jednym tak naprawdę takim skoku no może wszystko rozburzyć, więc plan był prosty, po prostu bazujemy na tym, co jest i zobaczymy, jakie to przyniesie wyniki. Nie odejmując absolutnie niczego innym mniej doświadczonym skoczkom, inaczej ogląda nam się zawody, kiedy o czołowe lokaty walczy Felix Trunc, Enzo Milesi, etc., a inaczej, kiedy jestem Wellinger, Kobayashi, Kubacki, Laniszek. Czy ty, jadąc na takie zawody, też masz troszkę więcej w sobie takiego, że no, nareszcie dzieje się coś poważnego? Czy może nie tyle troszkę więcej, co to wraca do normy. Okej, w ten sposób. Wraca do normy. Wraca do normy ta taka chęć rywalizacji, to te emocje startowe wracają do normy. Oczywiście to nie jest cały czas Puchar Świata zimowy. To nie jest może ten sam poziom emocji, nie ta sama ilość kibiców. Ale mimo wszystko była fajna atmosfera, byli kibice, można było z tego czerpać, można było poczuć tą taką właśnie nutkę rywalizacji. No i to jest to, co my chyba kochamy robić i rywalizować i starać się właśnie w tych momentach pokazywać najlepsze skoki, na jakie nas stać. Klingenthal. Na pewno trzeba zabrać czapkę zimową, rękawiczki, bo to się przydawało w przeszłości. Ale ja już mam spakowane. Ty już wiśle miałeś. Nawet. Ja już wiśle miałem, oczywiście. Ale jak tam trzeba skakać? Bardzo dobrze, najlepiej.
Tutaj nie ma jakichś różnic, jeżeli chodzi o skoki chociażby na tej skoczni tutaj 90-metrowej, a Klingenthal, gdzie skocznia jest dużo większa i tam można po ponad 140 metrów śmiało latać. Te elementy składowe są takie same. Troszeczkę dłużej się leci. Oczywiście jest inna prędkość, gdzieś tam w tym locie troszeczkę więcej można sobie wypracować albo stracić, w zależności od tego, co się zrobi. Ale to, co jest bazą, to, co jest do zrobienia na progu, to się nie zmienia, bo to działa na każdej skoczni. Dziękuję. Dzięki.